Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest ksiądz Paweł Czarnecki, wicedyrektor do spraw programowych KRDP. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziś Wielki Piątek. Jakie ten dzień ma znaczenie w Kościele katolickim? Każdego piątku właściwie wspominamy to samo wydarzenie, mękę i śmierć Pana Jezusa. Dzisiaj przeżywamy je wyjątkowo uroczyście. Jest to jeden, jedyny dzień w roku w wielu państwach zachodniej Europy. Jest to dzień wolny od pracy. U nas trochę nam to znaczenie, jego waga umyka, ale skoncentrujemy się na tym wydarzeniu. Czy smutnym? Trudno powiedzieć, bo przecież na męce Jezusa się to nie skończyło. W każdym razie dzisiaj to jest dzień pamiątka jego męki. A jak wygląda liturgia Wielkiego Piątku w Kościele? To jedyny dzień w roku bez mszy świętej, prawda? Tak, ponieważ wczoraj, w Wielki Czwartek, msza święta zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu, wyniesieniem go z tabernakulum do bocznego ołtarza, ołtarza wystawienia zwanego też ciemnicą, no i symbolizuje to wyjście Jezusa z wieczernika, jego aresztowanie. W związku z tym dzisiaj, wspominając jego osądzenie i skazanie na śmierć, nie sprawujemy mszy świętej, bo Jezusa nie ma, Jezusa zabrano. Liturgia Wielkiego Piątku, no charakterystycznym jej elementem jest to, że nie rozpoczyna się od znaku krzyża. Zazwyczaj, kiedy przychodzimy do kościoła na msze święte nabożeństwo, słyszymy w imię Ojca i Syna, nie ma znaku krzyża na początek tej liturgii, ponieważ Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem i kończy się w Wielkanoc, w Wigilię Paschalną. Jakby jedno nabożeństwo podzielone na trzy dni. Kontynuujemy to, co było wczoraj. Wczoraj wynosiliśmy Najświętszy Sakrament z tabernakulum. Dzisiaj przychodzimy do kościoła i ksiądz pada na twarz, kładzie się na podłodze przed pustym tabernakulum, aby oddać cześć Jezusowi, który ogołocił się, który stał się do nas tak podobny, że uległ także naszym cierpieniom i naszej śmierci. To jest taki charakterystyczny element, nie ma go w żadnej innej liturgii w ciągu roku. I potem następuje liturgia czytań opowiadająca proroctwo, zapowiadające mękę Pana Jezusa i Ewangelia o Jego męce. Modlitwa wiernych też charakterystyczna, 9 wezwań modlitwy wiernych za różne stany, za papieża, za biskupów, za rządzących, także za niewierzących w Boga. Najważniejszym elementem tej liturgii będzie adoracja krzyża. Tak jak mówiłem, męka pańska w centrum liturgii, więc krzyż Jezusa Chrystusa jako symbol jego śmierci będzie tutaj adorowany. Tak jak do komunii ludzie podchodzą w długiej kolejce do ołtarza, tak będą szli po to, aby przyklęknąć przed krzyżem i go ucałować. Adoracja krzyża. Nie grają też wtedy organy. Wtedy sprawdza się tak naprawdę zaangażowanie parafian, którzy przychodzą na mszę świętą, śpiewają z małą pomocą organisty, ale nie ma instrumentów, więc jeśli ma być śpiew w czasie tego nabożeństwa, to trzeba naprawdę całym sercem się zaangażować. Piękne nabożeństwo. Wielki Piątek jest dniem bardzo ważnym, ale nie jest to dzień najważniejszy, prawda? Jeśli chodzi o te święta wielkanocne, o Triduum Paschalne. Mhm. Bardzo ważny, ale nie najważniejszy, bo my chrześcijanie nie koncentrujemy się na męce Jezusa, tylko i wyłącznie, ale na jego zmartwychwstaniu. To jest podstawa naszej wiary. Gdyby Jezus rzeczywiście umarł i na tym się skończyło, nasza wiara by nie przetrwała 2000 lat. Żyjemy, jesteśmy chrześcijanami dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Więc jest to dzień ważny, tak jak powiedziałem, w wielu krajach wolny od pracy i wydaje mi się, że powinien taki być, ale najważniejsza jest Wigilia Zmartwychwstania, Wielkanoc. A jak powinniśmy przeżyć ten dzień dzisiejszy, Wielki Piątek, poza tym, że dziś oczywiście należy zachować ścisły post? Mm-hmm. Jeśli słuchają nas pełnoletni słuchacze, to tak, ich obowiązuje post ścisły. Ja zawsze mam problem z tym dniem, bo w tym dniu jest sporo pracy. Pracujemy w tym dniu, nie mamy dnia wolnego i ja, jak jestem głodny, to mi się ciężko skupić. I taki balans trzeba właściwie znaleźć między tym ścisłym postem a pracą, do której jestem zobowiązany. W każdym razie no, ścisły post polega na tym, że tylko jeden posiłek w ciągu dnia jemy dosyta, jednocześnie jak w każdy piątek powstrzymując się od mięsa. Można zjeść 3 posiłki, ale ten posiłek dosyta ma być tylko jeden w ciągu dnia. No i na przykład nie słodzę kawy, co robię na co dzień i tak mi średnio smakuje, ale wypiłem dzisiaj kawę. A
powiedzmy jeszcze nieodłączną częścią Wielkiego Postu jest Droga Krzyżowa, którą już przeżywaliśmy. Także zdarza się w wielu miejscach, że w Wielki Piątek ta Droga Krzyżowa również się odbywa. Chociażby dzisiaj w Płocku będzie ekstremalna Droga Krzyżowa harcerska. No właśnie, Droga Krzyżowa wydaje się być naturalnie skojarzona z Wielkim Piątkiem, a jednak w parafiach rzadko się organizuje. Może dlatego, że trwają przygotowania do liturgii wielkopiątkowej, jeszcze jakieś ostatnie prace przy grobie pańskim. Natomiast takie oddolne inicjatywy, że tak powiem, tak jak ta harcerska, rzeczywiście Wielki Piątek jak najbardziej, żeby przeżyć ten dzień głębiej i zjednoczyć się z męką Pana Jezusa, dobrze jest wziąć udział w takiej drodze krzyżowej. Natomiast większość takich miejskich dróg krzyżowych w naszej diecezji miała miejsce już wcześniej, tydzień temu, w piątek. Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić naszych słuchaczy, tych, którzy nie mogą uczestniczyć, do wzięcia udziału na antenie naszego radia, przez nasze radio do słuchania, prawda? Tych wydarzeń z Triduum Paschalnego wczoraj z katedry. Msza dzisiaj również o godzinie 18. O godzinie 18, tak. Nie msza święta, ale nabożeństwo męki pańskiej pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Libery. Transmisja na antenie naszego radia, również na portalu YouTube'owym można będzie obejrzeć transmisję wideo. I jutro o godzinie 20. Jutro o godzinie 20 najważniejsza msza w ciągu roku, liturgia Wigilii Paschalnej. I zachęcamy oczywiście do słuchania KRDP. Bardzo dziękuję księdzu za przybycie do naszego studia. Przypomnę, moim gościem był ksiądz Paweł Czarnecki, wicedyrektor do spraw programowych KRDP. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szczęść Boże.